Ponad 80 km trasy mieli do pokonania motocykliści, którzy ścigali się podczas piątych i szóstych rund Mistrzostw Polski oraz Pucharu PZ Mot w Siemiatyczach w dniach 21 i 22 czerwca. Było to 12 okrążeń po 7 km każde w trudnych, piaszczystych warunkach. Głównym miejscem zawodów był Tor Rososze. Liczyła się wytrzymałość oraz technika jazdy. I dobra, tak fajnie. Także Pani, to jest bardzo